Dwa tygodnie temu w tym środkowym sektorze, gdzieś tam w ostatnim rzędzie, zasiadło pewne małżeństwo, które przybyło tutaj po raz pierwszy. Kiedy później złapałem ich przy drzwiach, gdy wychodzili, okazało się, że są z jakiejś innej wspólnoty, chrześcijańskiej wspólnoty, i mówią: jaka wspaniała muzyka, jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Nie przypuszczaliśmy, że tak można robić chrześcijańską muzykę. Byli zachwyceni. Potem powiedzieli: my chcemy na to ofiarować, tylko nie było tej tacy, nie chodziła taca tutaj między nami, więc nakierowałem ich w odpowiedni sposób, jak mogą ofiarować. Ale właśnie przez ten epizod uzmysłowiłem sobie, że nasza frekwencja na czasie muzycznym, na muzycznych klimatach nieba, w czasie modlitwy, no jest taka sobie. Myślałem, że ta nasza muzyka jest taka sobie, ale okazuje się, że jednak jest wspaniała i 99% chrześcijan w naszym kraju bardzo by chciała słuchać takiej muzyki. I pod wpływem tych przemyśleń pomyślałem, że trzeba trochę zmienić nazwę tego czasu muzycznego. Co byście powiedzieli na mini koncert, żeby podkreślić jakość? Zresztą rozmawiałem o tym z Bartkiem, który gra na perkusji, jednym z liderów tego zespołu, właśnie, że może przyszedł czas, żeby tak to nazywać po imieniu. I dzisiaj ucieszyłem się, że niektórzy z was już jakby weszli awansem w tą atmosferę i stanęli tutaj w pierwszym rzędzie, także bardzo dziękuję. To jest dobra tendencja. Jeszcze tamten sektor jest taki pustawy, no ale skoro mini koncert, no to chyba tam gdzieś pojawią się, oczywiście nie dzieci, dzieci dobrze się czują z tyłu, one tutaj z przodu takie są trochę nieśmiałe, zażenowane, ale tam z tyłu jest świetne dla nich miejsce. Także no już nie mogę się doczekać następnego mini koncertu za tydzień. Ale my mamy swój temat dzisiaj, więc wyobraźmy sobie nowoczesny szpital. W takim dzisiejszym nowoczesnym szpitalu jest parę kluczowych miejsc. Jakie jest najbardziej kluczowe według was miejsce w nowoczesnym szpitalu? Czy jest nim automat z kawą? Może dla kogoś. Ale z pewnością jednym z kluczowych miejsc jest tomograf komputerowy. Wchodzisz do pracowni tomografu komputerowego, otrzymujesz polecenie, by położyć się na szufladę tomografu. Szuflada wjeżdża powoli do wnętrza. Wędrują po tobie takie dwie prostopadłe, zielone linie. Nagle linie zatrzymują się, krzyżując w jednym punkcie. Maszyna jeszcze doprecyzowuje. O, jest coś niepokojącego, czego nie powinno tutaj być. Zalążek czegoś niebezpiecznego, co mogłoby się rozwinąć. I za chwilę otrzymasz diagnozę: niebezpieczny zalążek do usunięcia. Pojawisz się pewnego dnia na sali operacyjnej, gdzie zalążek zostanie usunięty. Co by było, gdyby nie został usunięty? Rozwinąłby się i gdzieś powoli niszczyłby ciało. W końcu pojawiłby się w klinicznych objawach, w fazie, gdy może nie będzie już co zbierać. Więc fajnie, że jest nowoczesny szpital. Ale to samo pytanie można postawić odnośnie chrześcijańskiej wspólnoty, takiej jak nasza. Jakie jest tu kluczowe miejsce? Automat z kawą? No, może w przerwie. Chciałbym wskazać na coś szczególnego, co jest trochę podobne do tomografu komputerowego. Coś, czego można doświadczyć tutaj w naszej wspólnocie, a przede wszystkim w małej grupie.
Mianowicie można zobaczyć swoje problemy i doświadczyć ich rozwiązania. Można doświadczyć tego na sobie, a później pomagać w tym innym. Będąc na przykład liderem małej grupy albo zalążka małej grupy. Coś podobnego do tomografu komputerowego, tyle że w duchowej dziedzinie życia. Stąd tytuł prezentacji: Duchowy wymiar liderowania. Jak możemy pomagać innym rozwiązywać najgłębsze problemy i jak możemy z tej pomocy korzystać. Bóg posługuje się ludźmi i wzorce takiego duchowego liderowania możemy znaleźć w wielu miejscach Biblii, w wielu epizodach. I dzisiaj popatrzymy na jeden z nich. Działo się to około 700 lat przed Chrystusem. Patrzymy na jedną z postaci. Będzie to król Ezechiasz. Więc do pracowni tomografu komputerowego wchodzi człowiek. Nazywa się Ezechiasz. Jest królem. Przychodzi trochę profilaktycznie, bo nie ma żadnych niepokojących objawów. Zresztą zobaczmy, jaki jest jego stan. Druga księga Kronik 29. Czynił on to, co było słuszne w oczach pańskich, podobny we wszystkim do tego, co czynił jego przodek Dawid. Otworzył bramy świątyni pańskiej i naprawił je. W wywiadzie klinicznym wszystko w porządku. Jakie były czyny Ezechiasza? Czynił to, co słuszne w oczach Boga, dbał o sprawy Boże, naprawił drzwi świątyni, otworzył je. Mało tego, powiedział, zobaczmy druga księga, Kronik 29, teraz noszę w sercu zamiar zawarcia przymierza z Panem, Bogiem Izraela, aby odwrócił od nas płonący swój gniew. Miał dobre zamiary naprawiania więzi z Bogiem. Dalej druga księga Kronik 31. Część z majątku królewskiego przeznaczono na ofiary. Chętnie ofiarował pieniądze na sprawy Boga. Był bardzo ofiarny. Dalej druga księga Kronik 31. We wszelkiej pracy, jaką przedsięwziął w zakresie służby w świątyni Bożej, bądź w zakresie prawa czy przykazań, szukając swego Boga, działał z całego serca i dlatego mu się szczęściło. Działał z całego serca w znaczeniu, że był gorliwy, pełen entuzjazmu, jeśli chodzi o sprawy Boże, bardzo się angażował. Jak widzimy, jego czyny były naprawdę wspaniałe. To co? Kończymy badanie? Wypisujemy pacjenta do domu? Czy taki człowiek w ogóle jeszcze czegoś potrzebuje? Gdy przeniesiemy to na rzeczywistość małej grupy, lider małej grupy zastanawia się nad swoją rolą. Co jeszcze można tym grupowiczom dać, gdy wszystko u nich w porządku? Lider czuje się niepotrzebny. A jednak, powracając do Ezechiasza, Bóg miał wobec niego pewien zamiar. Popatrzmy, druga księga Kronik 32. Bóg opuścił go, wystawiając go w ten sposób na próbę, aby ujawniły się w pełni zamiary jego serca. Bóg miał wobec niego zamiar. Tym zamiarem było pokazanie stanu jego serca, pokazać, co miał w sercu. Ale po co? Przecież dobrze postępował, czy to nie wystarczy? Jest jednak pewna prawda o człowieku przedstawiona w Księdze Przysłów 16. W oczach człowieka czyste są wszystkie jego drogi, lecz Pan osądza duchy. Człowiek nie widzi całego siebie. Może widzieć swoje czyny, swoje słowa, myśli, ale jeśli chodzi o ducha,
inaczej mówiąc, serce, czyli najgłębsze motywy dążenia, człowiek nie widzi siebie. I ma skłonność uważać, że jest w porządku. Tymczasem w jego sercu mogą znajdować się bardzo nieciekawe dążenia, które nie podobają się Bogu, niebezpieczne zalążki, które w przyszłości mogą się rozwinąć i coś zniszczyć. Obawy nie są bezpodstawne, ponieważ tak wiele podobnych historii zdarzyło się wcześniej. Na przykład jeden z przodków króla Ezechiasza, parę pokoleń wcześniej, również król Amazjasz, w drugiej księdze Kronik 25 czytamy o nim. On czynił to, co jest słuszne w oczach pańskich, ale nie szczerym sercem. Też był bardzo gorliwy dla Boga, ale okazało się, że w jego sercu był zły zalążek, który później się rozwinął i spowodował odejście od Boga. Amazjasz zaczął czcić pogańskie bóstwa z bardzo tragicznymi konsekwencjami. I jest to potencjalne zagrożenie dla każdego z nas, że w sercu znajdują się złe zalążki, które, jeżeli nic z tym nie zrobimy, kiedyś nas zniszczą. I trzeba, by zostały zawczasu ujawnione, by można było je usunąć. I to jest szczególna rola lidera, każdego duchowego lidera. Bóg chce posłużyć się nim, by te problemy ujawnić i rozwiązać. Więc automat z kawą jest ważny, ale o niebo ważniejsze jest to, czego można tu we wspólnocie doświadczyć w duchowej dziedzinie życia, na poziomie serca, najskrytszych dążeń i motywów, że coś zostanie ujawnione i zmienione. Nie inaczej było z królem Ezechiaszem. Jakie problemy znajdowały się w jego sercu? Jakie zalążki? Chcąc wyciągnąć to na wierzch, Bóg dopuścił pewną trudność w jego życiu, trudne doświadczenie. Była to inwazja wojsk asyryjskich. Asyria była wtedy największą potęgą i właśnie jej wojska stanęły pod murami Jerozolimy. Było to dla Ezechiasza straszne doświadczenie, jednak zakończyło się pomyślnie. Nastąpiło zwycięstwo nad Asyryjczykami, ale najciekawsze jest to, dlaczego Ezechiasz odniósł zwycięstwo nad Asyryjczykami. Popatrzmy na drugą księgę Kronik 32. Wtedy Pan wysłał anioła, który wytępił wszystkich dzielnych wojowników oraz książąt i dowódców wraz z naczelnikami w obozie króla asyryjskiego. Musiał więc wrócić do swego kraju ze wstydem na twarzy. Tak to Pan ocalił Ezechiasza i mieszkańców Jerozolimy z ręki Senancheryba, króla asyryjskiego. To Bóg zwyciężył, nie Ezechiasz. Zwycięstwo nastąpiło wyłącznie na skutek ingerencji Boga. Ale kto stał się wielki na skutek tego zwycięstwa? Kto przypisał sobie chwałę? Druga księga Kronik 32. Wielu wówczas przyniosło do Jerozolimy ofiary Panu i kosztowne dary dla króla judzkiego Ezechiasza, który po tych wydarzeniach wzrósł w oczach wszystkich narodów. O, ciekawe. Chociaż Bóg był zwycięzcą, to Ezechiasz chętnie przyjął hołd, chętnie wykorzystał działanie Boga dla swojej wielkości. Czyżbyśmy mieli do czynienia z jakimś niebezpiecznym zalążkiem w jego sercu? Czy naprawdę zależało mu na Bogu? Na czym mu zależało? Czy przypadkiem nie na własnej wielkości? I w tym celu był nawet gotowy wykorzystać Boga. Ktoś powie, czy my się tutaj nie czepiamy, co to komu szkodzi, że trochę tam chce być wielki,
Czy nie najważniejsze, że jego czyny były w porządku? A jednak mądrość Boża mówi nam, co jest najważniejsze. Popatrzmy pierwszy list do Tesaloniczan 2. Lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. Dlaczego stan naszego serca, nasze motywy są najważniejsze? Bo dla Boga są najważniejsze. Czym Bóg się zajmuje? On bada nasze serca, przygląda się naszym motywom i uznaje nas za godnych bądź niegodnych powierzenia nam Ewangelii. Człowiek ma tendencję patrzeć na swoje czyny i jest pewien dosyć typowy stan, że zewnętrzne zachowania są w porządku, ale jeśli chodzi o serce, motywy, dążenia, jest problem. Złe zalążki, złe motywy. Serce człowieka oddane czemuś innemu niż Bóg. Na przykład temu, by podobać się ludziom, nie Bogu. By być wielkim w oczach ludzi. Robić na nich wrażenie. W przypadku mężczyzn na przykład, by robić wrażenie na paru kobietach, wśród których niekoniecznie jest własna żona. Czy w ogóle robić wrażenie swoją wielkością, wspaniałością? Taki zalążek w sercu, taki motyw. Ktoś powie, ja nie mam takich problemów. Ja jestem oddany Bogu, oddana. Jaka jest odpowiedź? Skąd wiesz? Przecież człowiek nie zna swego serca. Potrzebuje pomocy, by zobaczyć siebie. I jak Bóg pomaga nam zobaczyć siebie? Powróćmy do króla Ezechiasza. Jak w końcu Bóg pokazał mu stan jego serca? Druga Księga Królewska 20. W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz przyszedł do niego i rzekł mu, tak mówi Pan, rozporządź domem swoim, bo umrzesz. Bóg dopuścił bardzo trudne okoliczności, śmiertelną chorobę, ale Bóg zrobił coś jeszcze. Posłużył się drugim człowiekiem, Izajaszem. Posłał Izajasza, proroka, z wiadomością, że Ezechiasz wkrótce umrze. I popatrzmy, jak zareagował. Druga Księga Królewska 20. Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Pana, mówiąc: ach, Panie, wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, że czyniłem, co jest dobre w Twoich oczach. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie. W tym momencie, w trudnej sytuacji, ujawniło się to, co Ezechiasz myślał o sobie. Co myślał? Że jego serce jest doskonałe, że nie ma w nim żadnych złych rzeczy. Myślał, że jest doskonały. W końcu wreszcie Bóg wyciągnął na wierzch stan jego serca i zobaczmy, jak to się stało. Równoległa narracja z drugiej księgi Kronik 32. W tych dniach rozchorował się Ezechiasz śmiertelnie, modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał cudowny znak. Ezechiasz jednak nie odwdzięczył się za wyświadczone dobrodziejstwo, ponieważ jego serce uniosło się pychą. I dlatego zapłonął gniew Boży nad nim, nad Judą i nad Jerozolimą. Wtedy Ezechiasz upokorzył się za wyniosłość swego serca, on i mieszkańcy Jerozolimy, i nie spadł na nich gniew pański w dniach Ezechiasza. Bóg pozwolił mu w końcu powrócić do zdrowia, ale przez tą całą sytuację Ezechiasz mógł lepiej zobaczyć siebie, stan swojego serca i co się ujawniło w tym niby doskonałym sercu? Pycha. Serce uniosło się pychą.
A to jest grzech z najwyższej półki. Najbardziej złośliwy zalążek, jaki może być. Najbardziej niszczący. Pycha. Dzisiaj rano w osobistym czasie skupienia czytałem o religijnych przywódcach żydowskiego narodu, którzy z wielką pychą i wyniosłością poczynali sobie z Pawłem, apostołem, gdy przybył do Jerozolimy. Działo się to w roku 60. I nagle uświadomiłem sobie, że przecież 10 lat później, tylko 10 lat później, w roku 70. Jerozolima zostanie zburzona, a ze świątyni nie pozostanie kamień na kamieniu. Nie została odbudowana do dziś. Jako rezultat pychy tamtych ludzi. Ta prawda przejechała po mnie jak czołg. Byłem bardzo tym przejęty. Jak zalążek pychy w sercu, do czego może się rozwinąć i jak zniszczyć życie? I taki zalążek pychy został ujawniony w sercu Ezechiasza, niby tak oddanego Bogu człowieka. Jednak Bóg ujawnia nam stan naszego serca w jednym konkretnym celu, by został usunięty. Jak zły zalążek, jakaś zła postawa, motyw, dążenie jest usunięty? Pierwszy list Jana 1. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Gdy Bóg coś ujawnia w naszym sercu, jakiś motyw, potrzebujemy to wyznać. A wyznać to znaczy uznać trzy rzeczy. Po pierwsze, uznać, że ten motyw, który jest we mnie, jest zły i nie podoba się Bogu. Po drugie, uznać, że Chrystus umarł za ten również grzech i został mi przebaczony. I po trzecie, uznać, że nie chcę go już dalej popełniać. Odwracam się od niego. Co Bóg zrobi, gdy nasze wyznanie jest prawdziwe? Oczyści serce z tego motywu, coś na trwale zmieni, jeśli naprawdę wyznaliśmy. Wcześniej Ezechiasz myślał o sobie, że jego serce jest doskonałe, że motywy i dążenia są w porządku. Teraz zobaczył, że jest inaczej. Wyznał to Bogu, odwrócił się. Takie dokładnie rzeczy dzieją się w każdym chrześcijaninie. Jak widać, lider ma pełne ręce roboty. I taka jest jego rola. Pomóc zobaczyć siebie. Ale oczywiście sam też ma problemy. Ktoś, kto jest liderem. Jest pytanie o jego własne motywacje. Dlatego on sam też jest uczestnikiem innej grupy, w której Bóg może posłużyć się innym liderem, by jemu pomógł. Jak Bóg to robi? Jak ujawnia i usuwa złe zalążki? Drugi list do Koryntian 10. Gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. To są właśnie te złe zalążki, jak twierdze warowne w nas, ukryte knowania, wyniosłość. Ale przyjrzyjmy się, kto udaremnia te knowania i czyje? Apostoł Paweł, bo on tu o sobie pisze, pomaga w tym innym. To jest jego zadanie. Jakie więc rozwiązanie Bóg tutaj pokazuje? Sposób na
nasze serce i to, co się w nim znajduje. Człowiek sam sobie nie poradzi. Człowiek potrzebuje pomocy, by zobaczyć swoje serce i odrzucić to, co niewłaściwe. I tej pomocy udzielają duchowi liderzy, przewodnicy, dlatego, że Bóg się nimi posłuży. Ale jak możemy pokazać komuś drugiemu, zobaczyć, czy pomóc zobaczyć siebie na poziomie serca, motywów? List do Hebrajczyków 4. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Trzeba wskazywać na Boże Słowo i oczekiwać, że Bóg uświadomi danej osobie stan serca. Wydobędzie na wierzch. Zobacz, jeżeli zaufałeś czy zaufałaś Chrystusowi, Bóg daje w twoje ręce najwspanialsze narzędzie, jak tomograf komputerowy, z tym, że w dziedzinie ducha jego słowo. Może zazdrościsz czasami jakimś kapłanom czy innym wpływowym ludziom, zazdrościsz im wielkich ról, jakie pełnią, ale tutaj Bóg daje tobie coś bez porównania wspanialszego i realnego, najwspanialsze narzędzie w duchowej dziedzinie życia, jakie istnieje, do odkrywania tych złych rzeczy, złych zalążków, by pokazywać je człowiekowi i go ratować. I to właśnie otrzymałeś, otrzymałaś od Boga w ramach powszechnego kapłaństwa dzieci Bożych to narzędzie i tą rolę. Doceń tą rolę. Nie masz żadnego powodu do jakiejkolwiek tęsknoty do sprawowania jakichś ważnych ról czy funkcji prawdziwych czy wyimaginowanych, bo dostałaś coś bez porównania znamienitszego. Więc doceń swoją rolę i dąż do tego, by ją wiernie spełniać. I chociaż dzisiaj wiele słów jest o liderach, to jednak te słowa są do wszystkich nas, bo pokazują, jak z tej pomocy korzystać, a przyjdzie czas na pomoc innym. Na czym więc polega rola duchowego lidera? Jest to budowanie ludzi na poziomie serca, na poziomie ukrytych motywów, dążeń, pragnień. To duchowy wymiar liderowania. Niektórzy liderzy inaczej jednak rozumieją swoją rolę jako pomoc w zmianie zachowań. Mówią: musisz się starać lepiej postępować. Musisz zmienić swoje zachowanie. To, co robisz, to jest złe. Nie. Rolą duchowego lidera jest zupełnie coś innego. Sukcesem nie jest powierzchowna dyscyplina. To, że ktoś zmieni swoje zachowanie, to się też stanie, ale przy okazji, później, jeszcze lepiej. Ale jest tylko jeden prawdziwy sukces dla duchowego lidera. To jest zmiana motywacji i dążeń. Duchowy lider koncentruje się na wnętrzu człowieka, na sercu, rozumie, co się w nim dzieje, bo wie, co Bóg o tym mówi w swoim słowie, o każdym człowieku. I dlatego, jak na przykład widzi kogoś bardzo ułożonego, nie daje się tym zwieść. Albo ktoś wydaje się bardzo oddany, gorliwy, mówi, jak wspaniałe ma zamiary dla Boga. Lider nie da się tym zwieść, bo wie, że w sercu człowieka może być wszystko. Może być na przykład pragnienie budowania swojej wielkości. Duchowy lider rozumie też,
że tego typu problemy, jak dążenia, motywy, nie podlegają napominaniu. Dlatego nie idzie do kogoś i nie mówi, a jesteś wyniosły, albo nie zależy ci na ludziach, albo o, szukasz chwały w oczach innych ludzi. Nie, zamiast napominania zawsze stosuje Boże Słowo, fragmenty Bożego Słowa i uznaje to za jedynie skuteczne narzędzie. Najlepiej sprawdza się tutaj metoda studium biblijnego, którą szeroko też używamy w naszej wspólnocie, bo ona pozwala człowiekowi samemu odkrywać to, co Bóg do niego mówi. Więc dlaczego duchowy lider tak bardzo się stara, tak bardzo mu zależy? Bo te złe zalążki ukryte w sercu, jeżeli nie zostaną usunięte, spowodują kiedyś wiele zniszczeń w życiu człowieka, więc szkoda mu drugiego człowieka, dlatego się stara nic nie zaniedbać, stara się dobrze swoją rolę spełniać. A poznajemy dzisiaj tą rolę lidera na przykładzie niezwykłym z Biblii, na przykładzie króla Ezechiasza i proroka Izajasza, który właśnie o niego się troszczył. Popatrzmy więc dalej, co się działo. Pewnego dnia do króla Ezechiasza przybyło poselstwo książąt babilońskich z Babilonu rosnącej potęgi. Przybyło w konkretnym celu, popatrzmy, druga księga Kronik 32. Przybyło poselstwo książąt babilońskich wysłanych do niego po to, by dowiedzieć się o cudzie, jaki zdarzył się w kraju. Przybysze chcieli się dowiedzieć o cudzie uzdrowienia Ezechiasza i popatrzmy, jak Ezechiasz opowiadał im o tym, co Bóg zrobił w jego życiu. Druga Księga Królewska 20. Ezechiasz pokazał im cały swój skarbiec. Srebro i złoto, wonności i cenną oliwę, zbrojownię i wszystko, co się znajdowało w jego składach. Nie było rzeczy, której by nie pokazał im Ezechiasz w swoim pałacu i w całym swoim państwie. W jaki sposób opowiadał o tym, co Bóg zrobił? Zamiast mówić o działaniu Boga, pokazał im swoje skarby, swój pałac i chlubił się przed nimi swoją wielkością. I teraz popatrzmy, co Bóg powiedział do niego po tym zdarzeniu przez Izajasza, który był jego takim liderem, duchowym opiekunem. Druga Księga Królewska 20. Wówczas prorok Izajasz przyszedł do króla Ezechiasza i zagadnął go, a co mówili ci mężowie i skąd przybyli do ciebie? Ezechiasz odrzekł, no, z dalekiego kraju przybyli, z Babilonu. Znowu zapytał, co widzieli w twoim pałacu? Odpowiedział Ezechiasz, widzieli wszystko, cokolwiek jest w moim pałacu. Nie było rzeczy w moich składach, której bym im nie pokazał. Wtedy Izajasz powiedział do Ezechiasza, posłuchaj słowa pańskiego. Oto nadejdą dni, gdy to wszystko, co jest w twoim pałacu i co nagromadzili twoi przodkowie aż do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie zostanie, mówi Pan, a synów twoich, którzy będą pochodzić od ciebie, którym dasz życie, wybierze się na dworzan do pałacu króla babilońskiego. Bóg mu zapowiedział, że wszystkie te skarby, którymi się chlubił, zostaną wywiezione, a jego dzieci pójdą w niewolę. I to była sytuacja, w której Bóg szczególnie pokazał mu jego serce, bo popatrzmy, jak Ezechiasz zareagował. Druga Królewska 20. Ezechiasz zaś rzekł do Izajasza, pomyślne jest słowo pańskie, któreś wygłosił. Myślał bowiem, czemu nie? Będzie pokój i pewność przynajmniej za mojego życia. Cieszył się, że za jego życia będzie spokój, a reszta go nie obchodzi. Ujawniony został
stan jego serca, zły zalążek, że tak naprawdę nie zależy mu na narodzie, nad którym został ustanowiony przywódcą, co z nim będzie. Nie zależało mu nawet na własnych dzieciach. Nie są tak ważne jak jego ambicje, wielkość w oczach innych ludzi. Teraz przechodzimy znowu do nas, do naszych problemów i ważne pytanie, jakie dążenia i pragnienia mogą być ukryte w naszych sercach? Jedno już odkryliśmy u Ezechiasza, pycha, wyniosłość. Jakie jeszcze inne szczególnie złośliwe zalążki mogą gnieździć się w sercu człowieka? List do Efezjan 4. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego. Kłamstwo, czyli krętactwo, podstęp, pragnienie, by wykorzystać innych i w tym celu ich oszukać. Prawda nie ma znaczenia, liczy się moja korzyść. Bardzo nieładny zalążek. Jakie inne? List do Efezjan 4 również. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Gniew. Co kryje się za gniewem? No, musi być po mojemu. Musi być tak, jak ja chcę, bo jeżeli nie będzie tak, jak ja chcę, będę się gniewał. Taki złośliwy zalążek może być ukryty w sercu człowieka i jak się kiedyś rozwinie, to wiele zniszczy, tak? Wiele na tej fali, wiele złych rzeczy się zdarzy. Inny jeszcze bardzo złośliwy zalążek, Księga Malachiasza 2. Jeśli ktoś nienawidząc oddalił żonę swoją, mówi Pan Zastępów, strzeżcie się więc w duchu waszym i nie postępujcie zdradliwie. Zły zalążek, zdrada, niewierność wobec współmałżonka. Ten zalążek zdrady, jeżeli nie zostanie w porę odkryty i usunięty, doprowadzi kiedyś do jednego z największych zniszczeń w życiu człowieka i pozbawi sporej części dziedzictwa. Bardzo złośliwy zalążek. Oto niektóre z motywów, które bywają ukryte w sercu człowieka. Złe zalążki i jeżeli się rozwiną, to kiedyś nas zniszczą. Co więc potrzebujemy zrobić, gdy Bóg nam coś takiego ujawnia? List Jakuba 1. Każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do gniewu. Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Jak często człowiek reaguje, gdy Słowo Boże ujawnia jego problem, trafia w punkt? Reaguje gniewem, walczy, oburza się, zaprzecza. Potrzebujemy zmienić podejście. Zamiast gniewu potrzebujemy odpowiedzieć w duchu łagodności. Potrzebujemy zgodzić się z tym, co Bóg ujawnia. Ale dlaczego Bóg posługuje się w tym innymi ludźmi? Bo gdy podchodzi do nas człowiek posłany przez Boga, może być lider grupy? Patrząc na nasze reakcje wobec tej osoby, możemy zobaczyć prawdę o naszym odniesieniu do Boga. Lepiej zgodzić się z tym i wyznać to Bogu. W pracowni tomografu komputerowego badanie powoli dobiega końca, szuflada się wysuwa, możesz wstać, wszystko już wiadomo, wszystko zdiagnozowane, możemy czuć się bezpiecznie. W podobny sposób możemy powierzyć Bogu naszego ducha, by ujawniał nam to, co tam jest do usunięcia, jakieś złe zalążki,
Ufamy, że Bóg posłuży się innymi ludźmi, duchowymi liderami. I taką też rolę możemy spełniać wobec innych. I to jest nasza wielka i odpowiedzialna rola do spełnienia, duchowy wymiar liderowania.